A w tym samym czasie na sali klubu Russian przy ulicy Ściegiennego 50 odbywały się zajęcia dla dziewczynek w studio dance Sogdiana. Brzuszek wciągnąć. Zaczynamy. Elena Kaliszewska, profesjonalna tancerka oraz instruktorka tańca orientalnego, ukończyła Wyższą Szkołę Choreografii i Tańca Narodowego w Taszkencie w Uzbekistanie. Zawodowo tańczy od 16 roku życia i jest założycielką i dyrektorem artystycznym Studio Dance Sogdiana. Zwyciężczyni wielu międzynarodowych turniejów i konkursów tanecznych tańca towarzyskiego oraz tańca orientalnego w Azji Środkowej, Kazachstanie, Rosji, Polsce i w Niemczech. Nas zaprosiła z kamerą na lekcję pokazową. Dziewczynki mają od 7-9 lat, to jest grupka. Grupa jest mieszana. Niektórzy dzieci ćwiczą już 2 lata, niektórzy 3. Tu są kilka osób, którzy dopiero do nas dołączyli. Myślę, że każda z chęcią przychodzi, ćwiczymy. Moje zadanie jest takie, bardziej wzmocnić ciało, rozciągnąć, zakochać dziewczynek w ten rodzaj sportu. Rozciągamy się przede wszystkim na początku. Rozciągamy się, wzmacniamy ciało, robimy gwiazdy, mostki, świece, to jest taka podstawa. Tu dziewczyny zaprezentowali też już przejście w przód, potrafią stania na rękach. Mnóstwo rzeczy robimy. Dzisiaj akurat grupa akrobatyka i taniec. Czyli łączymy podstawowe ćwiczenia akrobatyczne z muzyką. Taki mini acro dance, potem powolutku, jak już dzieci chodzą do nas troszkę dłużej, to przerasta już w bardziej klasyczny rodzaj tańca, czyli w taniec współczesny. Mamy grupy w szkole, nie tylko, dzisiaj grupa była hobby, czyli dziewczynki uczestniczą tylko raz w tygodniu. Chcę zauważyć przez tą miłość do tego rodzaju sportu, naprawdę robią duże postępy. Przy raz w tygodniu bardzo fajnie rozciągnięte, wzmocnione, ale w szkole są również grupy turniejowe, gdzie występujemy na konkursach, turniejach, nie tylko tu w Polsce, też jeździmy za granicą. Również zapraszamy kiedyś wpaść do nas, zobaczyć nasze najlepsze grupki. Jakie plany? 2 razy w roku mamy pokazy dla rodziców na dużych salach koncertowych. Przychodzą do nas mnóstwo gości, ponad tam 400 osób, samych gości, także dziewczyny przygotowują się, żyją tym momentem. Też kilka razy na rok występujemy, wyjeżdżamy, jeździmy po Polsce i za granicą na turnieje taneczne. Również nasza szkoła organizuje swój turniej międzynarodowy w tańcu orientalnym. Teraz ostatnio już jesteśmy znani ze wszystkich rodzajów tańca, czyli wszystko w jednym. A dzieciom na zajęciach bardzo się podoba, nawet od pierwszej lekcji. Od kiedy tutaj przychodzicie na te zajęcia? 4 co najmniej lata. A ja? 1. Tak, chyba. 1. Tak, 1 rok chyba. A powiedzcie mi, warto na takie zajęcia przychodzić? Podobają wam się? Bardzo. Mhm. A macie już jakieś występy za sobą? Tak. Ja mam 1, a Małgosia ma 3. Co dzisiaj na tych zajęciach robiliście? Robiliśmy gwiazdy, szpagaty i rozciągania. Super. Trudne to są rzeczy? Nie. Nie? No ja bym czegoś takiego nie potrafił. A powiedz mi, często tutaj przychodzisz na te tak. zajęcia? I podobają ci się? Tak. Robiliśmy gwiazdy, robiliśmy mostki, szpagaty, rozciąganie. A lubisz tutaj przychodzić? No. To chyba najlepsza rekomendacja tych zajęć. Warto przychodzić, bo można korzystać z niezwykłego doświadczenia pani Eleny.